Antoni, zwany później Wielkim, urodził się w środkowym Egipcie w roku 251. Miał zamożnych i religijnych rodziców, których jednak wcześnie stracił, w wieku około lat 20. Po ich śmierci, kierując się wskazaniem Ewangelii, sprzedał ojcowiznę, a pieniądze rozdał ubogim. Młodszą siostrę oddał pod opiekę szlachetnym paniom, zabezpieczając jej byt materialny. Sam zaś udał się na pustynię, w pobliżu rodzinnego miasta. Tam oddał się pracy fizycznej, modlitwie i uczynkom pokutnym. Podjął życie pełne umartwienia i milczenia. Nagła zmiana trybu życia kosztowała go wiele wyrzeczeń, a nawet trudu. Jego żywot, spisany przez świętego Atanazego, głosi, że Antoni musiał znosić wiele jawnych ataków ze strony szatana, który go nękał, jawiąc mu się w różnych postaciach. Doznał wtedy umacniających go wizji nadprzyrodzonych. Początkowo Antoni mieszkał w grocie. Około 275 roku przeniósł się na pustynię libijską. 10 lat później osiadł w ruinach opuszczonej fortecy Pispir na prawym brzegu Nilu. Miał dar widzenia rzeczy przyszłych. Słynął ze świętości i mądrości. Walki wewnętrzne, jakie ze sobą staczał, stały się później ulubionym tematem malarzy i pisarzy. Jego postawa znalazła wielu naśladowców. Słowa i cuda sprawiły, że zaczęli ściągać do niego uczniowie, pragnący poddać się pod jego duchowe kierownictwo. Po wielu sprzeciwach zdecydował się ich przyjąć i odtąd oaza Fayumi na pustyni zaczęła zapełniać się rozrzuconymi wokoło celami eremitów. Ich liczba miała sięgać nawet do 6000. Owe wspólnoty pustelników nazwano laurami. Wśród pierwszych uczniów Antoniego znalazł się święty Hilarion. W roku 311 Antoni gościł w Aleksandrii, wspierając duchowo prześladowanych przez cesarza Maksymiana chrześcijan. Spotkał się wówczas ze świętym Aleksandrem, biskupem tego miasta i męczennikiem. Następnie około roku 312 udał się do Tebiady, gdzie w grocie w okolicach Celzum, w górach odległych około 30 km od Nilu, spędził ostatnie lata życia. Stąd właśnie wybrał się do Teb, gdzie odwiedził świętego Pawła, pustelnika. Po wybuchu herezji Ariusza, święty Antoni w latach 334-335 udaje się powtórnie do Aleksandrii, gdzie biskupem wówczas jest święty Atanazy. Po rozmowach z nim stał się żarliwym obrońcą czystości wiary wśród swoich uczniów. Cieszył się on wielkim poważaniem. Korespondował m.in. z cesarzem Konstantynem Wielkim i z jego synem. Zachowane listy świętego Antoniego do mnichów zawierają głównie nauki moralne. Szczególny nacisk kładzie w nich na poszanowanie indywidualnej drogi do doskonałości, wsparte lekturą Pisma Świętego. Według podania święty Antoni zmarł 17 stycznia 356 roku w wieku 105 lat. Życie świętego Antoniego było przykładem dla wielu, nie tylko w Egipcie, ale i w innych stronach chrześcijańskiego świata. Jego kult rychło rozszerzył się na całym wschodzie. W roku 561 cesarz Justynian I przeniósł uroczyście jego relikwie do Aleksandrii, a w roku 635 przeniesiono je do Konstantynopola. Święty Antoni jest patronem zakonu Antonianów, dzwonników, chorych, hodowców trzody chlewnej, koszykarzy, szczotkarzy, rzeźników i ubogich. Jest również uważany za orędownika w czasie pożarów. W ciągu wieków wzywano go podczas epidemii oraz chorób skóry. Ku czci świętego Antoniego Pustelnika poświęcano również ogień, by chronił bydło od zarazy zwanej ogniem, oraz wyrabiano krzyżyki w formie litery tau. W ikonografii święty Antoni przedstawiany jest jako pustelnik, czasami w długiej szacie mnicha. Szczególne zainteresowanie artystów budził temat kuszenia świętego Antoniego. Jego atrybutami są diabeł, dzwonek, laska, krzyż egipski w kształcie litery tau, księga reguły monastycznej, lampka oliwna, lew kopiący grób, świnia pod postacią której kusił go szatan oraz źródło. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Antoniego Opata na pustynię, aby Ci służył z podziwu godną gorliwością.
spraw przez Jego wstawiennictwo, abyśmy wyrzekli się samych siebie i miłowali Ciebie ponad wszystko, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.